Nie mam pojęcia, co mnie wtedy ugryzło. Miałaś rację, że jestem sam. Miałaś rację ze wszystkim. I mogłem ci to powiedzieć, ale bałem się, że przestaniesz mnie lubić. Rudy, może najpierw mnie uwolnisz, a potem porozmawiamy o tym wszystkim. Oczywiście. Czas ucieka. Kiedy sędzia odgwiżdże przerwę i cały Londyn pójdzie za potrzebą, nasze miasto zostanie zalane. No dokładnie. A tam jest cała moja rodzina. Musimy ich wszystkich ostrzec. Brać go! No pięknie. Florian! Nadarzyła się okazja i wykorzystałem ją. A więc sądziliście, że od tak można zrobić ze mnie głupca, he? Sam sobie świetnie z tym radzisz. Myślisz, że jesteś strasznie mądra, co? Świetnie. Zobaczymy, kto się będzie śmiać, kiedy ostatni odrażający gryzoń zostanie spłukany. A miasto zaludni nowy szlachetny gatunek. A mianowicie... Nieźle. Czy to początek tajery płatów, tato? Niczego ci nie odmówię, moje dziecko. Kupisz mi konika? Nie. A pieska? Porozmawiamy o tym. A możemy już teraz? Nie! Nie konika! Albo mnie pieska! Nie, nie kupię wam wszystkim piesków! Błagam, tatuś, teraz pracuję! Trzeba się jakoś dostać na dół i wyrwać ten kabel. Ale jak? To niemożliwe! Nasi wygrywają, więc wszystko jest możliwe. Florian, szlubkoś! Idziemy! Nie dajcie im uciec! O, cześć, szefie! Florian! Odgryzają mi tyłek na dół! Kurde, Spenet! Jamonie, łapcie ich! Wyrzucić śmieci, schowić pchanie, kupić jogurt i zlikwidować gryzonie! To koniec was i waszego gatunku! Ach tak? No to spróbuj mnie złapać, ty parchaty grubasie! O nie! To grodzi tędy, szybko! Umrzeć, to wy na pewno razem ze mną! No, czekaj, no! To przecież... Rudy! Przestań skakać! Tu jestem, ty głupi oślizgły grubasie! Rudy, uwagaj! Właśnie, najlepiej nie pójść! Do widzenia, stówyta! Rita! Masz coś na końcu języka? To nie spodziewamy! A papi! Nie! Zadziałaj, zadziałaj!